Dzień dobry, z tej strony Dawid Gierczyk i Radosław Babica, witam serdecznie. Będziemy mieli przyjemność dla Państwa skomentować mecz pomiędzy Arkadiuszem Przenkowskim a Adamem Stankiewiczem w Formule B1 czy 5 Standard. Standard to jest taka trochę nasza nowość. Może parę słów o tej grze, Radku? No, gra jest skierowana głównie dla zawodników średnio zaawansowanych. Profesjonaliści myślę, że nie do końca będą tutaj czuli się tak, że sprawdzają swoje umiejętności na najwyższym poziomie, aczkolwiek jak najbardziej też ich zachęcamy. Jest to gra taka, w której właśnie ci średnio zaawansowani mają większe szanse, żeby tak naprawdę wygrać z tymi profesjonalistami. Warto wspomnieć, że gra jest bardzo podobna do Pro, ale jest po prostu uproszczona, czyli nie wbijamy bil od 1 do 15 po kolei, tylko wbijamy tak, jak uważamy za słuszne po prostu. Po prostu nie ma narzuconej kolejności. Jeśli chodzi o rozbicie, to jest tak samo jak w Formule Pro, którą oglądaliśmy ostatnio w turnieju noworocznym. Przy pustym rozbiciu zawodnik ani nie ma dodatkowych punktów, ani nie ma ujemnych punktów. Jeżeli prawidłowe rozbicie, czyli że wpadnie jakaś bila kolorowa, a biała pozostanie na stole, zawodnik otrzymuje plus 15 punktów. Natomiast w przypadku, gdy przy rozbiciu wpadnie bila biała, to jest rozbicie z faulem, zawodnik otrzymuje minus 15 punktów. No i też trzeba pamiętać, że właśnie po rozbiciu w formule standard zawodnik ma tak samo jak w Formule Pro ruch zerowy i to jest tak naprawdę jedyny ruch, który ma w tej grze, i ten ruch zerowy może zacząć z opcji z kija, czyli nie dostaje ujemnych punktów, bądź z opcji z ręki, czyli może sobie ustawić białą w dowolnym miejscu na stole. Co i kosztuje go minus 5 punktów? Minus 5 i następnie przechodzi do wbijania i w przypadku pomyłki jest koniec, tak? Tak samo w przypadku faulu. Tak. Faul i pomyłka kończą te zerowe podejście, no i no to jest jakby już całe podejście zawodnika, tak? I wtedy przechodzi ruch do kolejnego i tak, no gramy tak, normalnie. No, zawodnicy między sobą grają po prostu tak, jak oglądaliście to w Formule Pro, że wykonują podejście naprzemiennie. W dzisiejszym meczu myślę, że to wszystko dokładnie przedstawimy. Tak. Przeanalizujemy wszystko. Grają zawodnicy, jak już wspomnieliśmy, Arkadiusz Brzękowski, Adam Stankiewicz. Adam wybrał, znaczy zwyciężył w losowaniu, kto ma rozpoczynać. Wylosował, że Arek ma rozpoczynać. Zdecydował, że Arek ma rozpoczynać. Arka mamy w jednej siedzibie firmy Quay, gdzie prezentowane są też stoły Brizon. Adama mamy w drugiej siedzibie. No sprawdzamy łączność z nimi. Arku, czy nas słyszysz? Słyszę bardzo. Adamie, czy ty nas słyszysz? Tak jest. Super, chłopaki, witamy. Arku, tylko takie pytanie, czy podłączyłeś się na kablu, czy jesteś na Wi-Fi? Ja na Wi-Fi. Adam, a Arek? Na kablu? Tak, tak. Dobra, no to spoko. Nie, już chyba obraz wraca nam do normy, że tak powiem, bo przez chwilę mieliśmy ciebie tak mniej więcej za mgłą, ale wszystko już się zgadza. To Arku, zapraszamy do rozbicia, tak? Ty rozpoczynasz ten mecz, rozpoczynasz pierwszego frame'a. Powodzenia, dobrej gry wszystkim. Okay. Powodzonka, chłopaki. Arek rozbija. Tak, tutaj może podwyższam adrenalinę trochę, wygrany. No, zwycięży. Trzeba się zastanowić, co? Radku, co może chłopaków zmotywować do lepszej gry niż sam mecz towarzyski? Jeszcze się nad tym zastanowimy. Na razie skupmy się na meczu, żeby dokładnie widzom przedstawić, o co chodzi. Arek do rozbicia mógł ustawić białą w dowolnym miejscu na polu bazy, tak? Tu widzimy, że rozbicie puste. Czyli nie zyskuje dodatkowych punktów. Jednak jeśli miałby rozbicie, gdzie jakakolwiek bidla wpadnie, oprócz białej, no to zdobyłby 15 plus 15 punktów. Tak jest. Teraz atakuje 120 punktów, no bo całego breaka, jakiego można zdobyć, to 135 punktów za 15 punktów za prawidłowe rozbicie plus 120 za wszystkie bile. No i Arek tutaj wbił bile z numerem. Właśnie, bo się zgubiłem, już się przyzwyczaiłem, że będzie wbijał jedynkę i mówię, gdzie on mierzy. On sobie wybrał tutaj kombinację, nieprzyzwyczajeni jesteśmy do oglądania formuły standard. To będą pierwsze mecze, mamy nadzieję, że wam się spodobają, bo no jest to tak naprawdę no, dużo łatwiejsza gra od tej pro. Może tak, jeśli ktoś aspiruje do gry pro, no to może sobie potrenować na standardzie. No i będzie w miarę możliwości zwiększał swoje po prostu umiejętności i może kiedyś dojdzie do pro. Tak.
taki jest cel, żeby w tym pro tak naprawdę radzić sobie równie skutecznie, jak w odmianie standard, która no, dla wszystkich, którzy no, już mieli wcześniej coś wspólnego z bilardem, no, powinna być w zasięgu, jeśli chodzi o zczyszczenie całego stołu bez problemu. Jednak wiemy, że przy graniu w turniejach to no, emocje odgrywają ogromną rolę, jeśli chodzi o uzyskiwane rezultaty i no, mimo, że ta gra wydaje się łatwa, no to jednak gdzieś tam zawodnik może się zakopać, a zakładając, że w ogóle nie ma tu żadnego dodatkowego ruchu, no to wszystkie nasze decyzje, które podejmujemy, muszą mieć naprawdę plan na to, żeby mieć pozycję na kolejną bilę. Tak, ale też nie sugerowałbym, że na przykład każdy wtajemniczony zawodnik będzie miał, nie będzie miał problemu z czyszczeniem stołu, no z tego względu, że to nie jest też gra dla takich aż tak zaawansowanych zawodników, że bez problemu czyszczą stół. Myślę, że nawet dla mnie, jako dla osoby, która jest no, nowicjuszem w bilardzie, bijam tam średnio 60-70 punktów, nie czyszczę tego układu, ale też czerpię satysfakcję z gry, bo nie jest za łatwo dla mnie, tak? No w sumie masz rację, ja może jestem za bardzo teraz jeszcze wkręcony w tą formułę pro, gdzie tam widziałem, że większość zawodników no, kończyła tak. Te układy i wydaje się, że teraz powinno to być łatwe dla każdego, ale no tak jak przez moment się tutaj tak troszkę zastanowiłem, to trzeba podkreślić, że oni tam kończyli te układy, ale każdy z nich miał dodatkowy ruch. To kolosalnie zmienia postać rzeczy. Całkiem ten układ, całkiem inaczej na ten układ patrzymy. Mamy tutaj możliwość sobie zagrania jakiegoś taktycznego, żeby te problemy tam rozwiązać. Tutaj nie ma tej możliwości taktycznej na rozwiązanie układu, czyli jak już mamy z czymś problem, no to niestety, ale jakiegoś taktycznego zagrania nie ma, musimy sobie z nim poradzić z tych miejsc, które sami sobie wypracujemy. Tak, dokładnie. No, pytanie teraz tylko właśnie, jak zawodnicy będą musieli sobie wybrać na początku rejestracji, jaki po prostu prezentują poziom, tak? No ja oczywiście, Radku, dobrze wiesz, że ja jestem tutaj nowicjuszem w bilardzie, no nie czuję się na pro, na standard już mogę coś wbijać. Myślę, że jeszcze będzie w przyszłości kategoria open, niedługo, dlatego też to będzie na przykład bardziej skierowane dla mnie, gdzie ja po prostu bym mógł czyścić już całe układy, bo miałbym dodatkowe handicap. Tak, właśnie chciałem wspomnieć też o tej open, którą mamy w planach, która będzie uwzględniała handicapy, czyli dane poziomy zawodników, ale te poziomy tak naprawdę zostaną I zaznaczmy, że zawodnik grał z kija. Dziewiąty wbił wszystkie, grał z kija, nie zmieniał białej. Czyli zdobył 120 punktów. Tak, ma 20 punktów, obliczamy, zatwierdzamy. Tak, okej. Okay. Przechodzimy do Adama. Adamie, zapraszamy do gry. Arek 120 punktów, czyli bezbłędnie, jedynie rozbicie nieudane, ale też nie do końca nieudane. No, trzeba przyznać, że panowie Arek i Adam no, są po prostu zawodnikami bardziej pro niż standard. Tak, no zawodnicy ekstraklasy bilardowej, tak, wiemy, że reprezentują razem ze mną drużynę Akademii Bilardowej Rokietnica. Zawodnicy Arek i Adam też mają już wiele medali zdobytych Mistrzostw Polski Juniorów. Razem też triumfowali w drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Także no, są to zawodnicy, którzy z bilardem już są na ty od dobrych kilku lat i mają kontakt cały czas z bardzo dobrymi zawodnikami, czyli ich poziom jest naprawdę dobry. Tak? Moment, bo tu nie wiem, puste rozbicie było, tak? Tak. Adam wbił jedynkę. Widzę, że Adam tutaj chce zagrać po numerach, chce wbić, ale myślę, że nie. Będzie tutaj sobie grał niekoniecznie do końca po kolei, bo wie, że celem jest po prostu zczyszczenie układu. Po kolei mógłby mieć trudności, jeszcze bez tego dodatkowego ruchu to też nie będzie łatwe, więc no, ta kolejność na pewno zostanie naruszona. Pytanie, Adamie, czy wpadło coś z rozbicia? Nie wpadło. Czyli tylko chciałem się rozbicie i grał z kija, tak? Uh-huh. Czyli też atakuje na wynik 120. No, tak? Czyli będzie najwyżej remis. Tak. Najwyżej, ale w pewnym sensie jest to maksymalne, co obaj zawodnicy mogli wykonać, zakładając, że rozbicie było po prostu puste.
Tutaj sukcesywnie dopisujemy bile na liczniku. Polecamy do rejestrowania się na platformie www.formułab135.com, tworzenia tam swojego konta i śledzenia tego, co tak naprawdę się dzieje na tej platformie, bo no, co chwilę będą pojawiały się tam jakieś nowości. Na ten moment mamy dostępną Formułę Pro, Formułę Relax. Teraz no jeśli standard, to oglądacie, no to tak, standard. To już standard, tak. No i pojawi się ta wspomniana przed chwilą Open, która będzie uwzględniała handicapy. Teraz możemy do tego wrócić. Po prostu tak jak tutaj oglądacie standard, gdzie nie ma żadnych dodatkowych ruchów, tak będziemy dla Was też organizować turnieje, które będą uwzględniały handicapy zawodników, a te handicapy tak naprawdę będą wynikały z Waszych średnich. Zobaczymy jeszcze, jak to się będzie rozwijało. I niestety pomyłka. Tutaj mamy pomyłkę, która kończy grę. Teraz zasadę byśmy wprowadzali taką, że Adamie, jakbyś nam pokazał, które bile wbiłeś, czyli jakbyś wyciągnął z ust te, które wbiłeś, żebyśmy się nie pomylili przypadkiem. Jak widać, jak ustawi się trudny układ, to nie tak. Jest wcale taka prosta. Mamy gra. Siódemkę, trzynastkę i jedynkę, dziesiątki właśnie nie mieliśmy. Okej, okay, teraz już mamy wszystkie. Obliczamy. Tu za pomyłkę nie ma ujemnych punktów, jak to miało miejsce w Formule Pro, więc kończy nie odejmujemy. Jednak w przypadku, trzeba pamiętać, gdyby Adam popełnił faul przy tym swoim ostatnim ruchu, jedynym tak naprawdę, czyli przy tym ruchu zerowym, popełnia zawodnik faul, no to byśmy musieli odznaczyć to na panelu sterowania i wtedy to jest minus 15, tak? Tutaj obliczamy, zatwierdzamy, jest w tym momencie 1-0 dla Arka po pierwszym frame'ie, drugiego frame'a zaczyna Adam, więc Arek sobie odpoczywa kolejne podejście zawodnika, będzie czekał na koniec podejścia Adama i Arek w tym drugim frame'ie, tuż po tym zagraniu Adama, będzie podchodził do stołu i odpowiadał na to, co Adam zdobędzie. Zobaczymy. Zobaczymy, czy doczekamy się. Warto zaznaczyć, że pomimo tego, że jeśli zawodnik zrobi rozbicie z faulem i w rozbiciu zerowym popełni faul, również otrzyma minus 15 punktów, no ponieważ faul no jest na tyle po prostu rażącym błędem. No jest to błąd po prostu, tak? Wiadomo, że ta biała może troszkę przez przypadek wpaść przy tym rozbiciu, że zawodnik skontroluje białą, że zatrzyma się na środku, ale coś innego może ją dopchnąć do łzy, co mamy dokładnie miejsce tutaj, dokładnie to, co mówiłem, się stało. Może nie dokładnie z tym, że Adam skontrolował białą na środku stołu, ona po prostu sobie gdzieś leciała, ale teoretycznie no, nie wpadłaby do łzy. Zaznaczamy na panelu faul. I przez przypadek inna bila ją, że tak powiem, pchnęła do łzy. No i zawodnik kontynuuje z linii pola bazy. Adam ma minus 15 w tym momencie po rozbiciu, ale i tak zaczyna ruch zerowy. Za każdym razem, niezależnie jakie to będzie rozbicie, zawodnik podchodzi do ruchu zerowego. W przypadku rozbicia z faulem Adam musi ustawić białą na linii pola bazy. Ale również może wziąć bilet do ręki, co będzie kosztowało go kolejne minus 5 punktów. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że właśnie przy tym nawet rozbiciu z faulem liczą się bile, które wpadły. Tak, zaraz będziemy do nich dochodzić, które to powpadały. Zawsze zawodnik po pomyłce i tak ma przedstawiać bile przeciwnikowi. Często będzie sytuacja, że zawodnicy grając między sobą, to oni sami sobie sędzią, tak? Także jak Adam gra teraz, to Arek ogląda to, co Adam robi i sam zaznacza punkty dla Adama, tak? Jak Arek będzie grał, to Adam Adam będzie Arkowi zaznaczał punkty. No tutaj się trochę rozgadaliśmy i my, że tak powiem, zgubiliśmy się z tym zaznaczaniem bil. Ale spokojnie, zawodnik zawsze... Tak, będziemy z Adamem, że tak powiem, na łączu po jego ewentualnej pomyłce, bądź po zczyszczeniu stołu, to już w ogóle będziemy wiedzieli, które bile powpadały, a które nie. Inaczej to jest trochę niż w Formule Pro, gdzie tak naprawdę można
łatwiej domyślić się, które bile już są wbite, a które nie, bo tam wbijamy po numerach. Tutaj jak można każdą w obojętnie jakiej kolejności, no to ciężej jest je zlokalizować. Teraz powoli byśmy mogli już eliminować tych, których na pewno nie widzimy, tak? I zaraz dojdziemy do tego, które nam zostały na stole. Okej, myślę, że już doszliśmy. Jest 5 bil na stole, 5 też na panelu sterowania jest możliwych jeszcze do odznaczenia. Teraz może na chwilę wróćmy do tej sytuacji rozbicia Adama. Maksymalny break, jak wiemy, jest 135, ale musi być, jest on możliwy tylko i wyłącznie do wykonania, jeżeli było prawidłowe rozbicie. Tutaj mieliśmy rozbicie z faulem, czyli faul to jest minus 15, tak? Ale to minus 15 odznaczamy od 120 punktów, nie od 135. To jest bardzo ważne, bo przy rozbiciu prawidłowym to są dodatkowe punkty. A może być też rozbicie puste, gdzie zawodnik wtedy maksymalnie może zdobyć 120 punktów, czyli tyle, ile wynosi suma numerów na wszystkich bilach, tak? A że rozbicie z faulem, czyli minus 15 na starcie, plus suma te 120, czyli mógł Adam zdobyć tak naprawdę maksymalnie 105 punktów. Zobaczymy, czy je zdobędzie, tak? Dwie bile pozostały na stole. 109 i 13. Tak jest, już wszystko mam oznaczone. 9 wbita. No i świetne zczyszczenie stołu. Super zczyszczenie stołu. Obliczamy, tak? Mamy potwierdzenie, że Adam zdobył 105 punktów, czyli najwięcej jak mógł tak naprawdę przy rozbiciu z faulem. Tak, tak, przechodzimy do Arka. Przechodzimy do Arka. Arek już gotowy. Mamy Arka przy stole, zapraszamy do gry Arku. Adam zdobył 105 punktów. No, tu mamy rozbicie bardzo dobry start dla Arka. Jest to prawidłowe rozbicie, czyli widzimy na panelu sterowania, że to jest dodatkowe 15 punktów. Jednak break maksymalny myślę, że jest zagrożony, bo pozycja tak. Możesz wziąć białą do ręki, tak? Po rozbiciu zaczynamy ruch zerowy albo z opcji skija, czyli atakujemy przy prawidłowym rozbiciu maksymalny break 135, albo bierzemy białą z ręki, jak to uczynił Arek, zaznaczamy na panelu sterowania. I w tym momencie Arek maksymalnie może zdobyć 130 punktów. 130 punktów, tak? No oczywiście nie ma już miejsca na pomyłkę. Pierwsza pomyłka to już koniec podejścia Arka. Formuła Pro w tym elemencie była nieco bardziej skomplikowana. Dosyć, że trzeba było po numerach jechać. To jeszcze był dodatkowy ruch i tam w tym dodatkowym ruchu również była opcja czy z kija, czy z ręki, tam sędziowie więcej muszą się napracować. Ale trzeba przyznać, że to też poziom skomplikowania jest na pewno też, jeśli ktoś już rozumie zasady, jeszcze sprawia, że ta gra jest bardziej złożona, tak? Tak, no tu standard naprawdę jest taką żywą grą, tu szybciej te partie będą przebiegać, to jest szybka akcja, nie ma tego dodatkowego ruchu, jest pomyłka, okej, teraz ja, okej, teraz ja, nie? To jest coś w stylu, ja tu chętnie porównuję do gry w kręgle, gdzie też jeden kula, tak, za chwilę drugi kula, nie? I tu jest tak samo, nie? I zawodnicy tak mają rywalizować, no... No jakby to powiedzieć, ta rywalizacja żywa szybsza, będzie, tak, szybsza, no. Tak? Tam widzieliśmy więcej problemów, więc tutaj naprawdę te wszystkie układy w momencie, kiedy gramy nie po kolei, to też łatwiej się podejmuje decyzje. Nie trzeba tak długo myśleć nad rozwiązaniem danego układu, bo tu strzeszczamy bilety, które widzimy. Jak jest jakiś kłopot, no to tam wiadomo, że trzeba spróbować go rozwiązać, ale na pewno jest mniej problemów niż Formułę Pro. No tak, ale jeśli już osoba jest mniej po prostu, no oczywiście mniej zaawansowana trochę niż gracz, który jest po prostu no mistrzem świata, tak, czy mistrzem Europy, to naprawdę dla niego to też będzie nie lada wyzwanie. No i myślę, że większa satysfakcja z gry, bo wbije więcej bil niż
na pro, no jedną i koniec. Nie, tak? No na pewno, no to chodzi. My tutaj tak naprawdę zaczęliśmy od pro, żeby pokazać, że to naprawdę ma jakieś dalsze przesłanie tak naprawdę ta formuła. Gdybyśmy zaczęli od standard, to każdy mówi, a jakie to proste, a kto w to będzie grał, czy coś tam, nie? Zawodnicy, szczególnie ci zaawansowani. Pokazaliśmy im, że mamy dalszy jakby plan, tak? Żeby też taki... do nich dotrzeć, do tych zaawansowanych i z tego co wiemy, to gra naprawdę cieszy się jakby dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Ogólnie także... jeszcze tak chciałem wspomnieć, Radku, że to można powiedzieć, że formuła będzie świetnym narzędziem treningowym ogólnie dla każdego bilardzisty, nieważne na jakim etapie się znajduje. Bo jeśli przyjdzie do nas bilardzista, który jest na etapie open i będzie grał miesiąc w miesiąc, później zauważy, że jednak może sobie zacząć wbijać standard i może po jakimś czasie naprawdę dojść do poziomu pro i być po prostu no zadowolonym ze swoich efektów, cała jego historia będzie też zapisana. Więc no, zdarzą się pewnie takie talenty, że po prostu zacznie z open, a skończy na pro i będzie naprawdę rywalizował z najlepszymi w turnieju. No tak naprawdę taki jest cel, żeby tutaj na tej naszej platformie móc tak naprawdę obserwować całą swoją karierę, tak? Czyli zawodnik po prostu od samych początków, jak się zaloguje na platformie i będzie grał sobie w tym Open, gdzie na przykład na początku będzie miał grać w formułę standard z dodatkowymi ruchami, on na początku będzie miał powiedzmy 5 dodatkowych ruchów, tak? I on będzie widział ten etap, jak przechodzi, brawo Arku, super wynik, masz 130 punktów, tak? Zatwierdzamy wynik, prowadzisz w tym momencie Arku 2-0, rozpoczynasz trzeciego frame'a, tak? I przypominam, że gramy do trzech wygranych frame'ów. Do trzech gramy, także może to być już decydujący, zobaczymy, tak? Arek rozbija trzeciego frame'a jako pierwszy, tak? Wracając do tego, zawodnik rejestruje się na platformie i zaczyna przygodę z bilardem tak naprawdę. I on na początku gra w open, bo wiadomo, że wbija po jednej, dwie bile, coś z tych średnich wyjdzie, że tak naprawdę będzie miał maksymalną liczbę dodatkowych ruchów i on trenując, wykonując jakieś ćwiczenia i standardowo na treningu codziennie zrobić sobie jakąś opcję rozegrania meczu w formułę B1, 3, 5 open z tą maksymalną liczbą dodatkowych ruchów, będzie uzyskiwał jakieś średnie. Okaże się, że za jakiś czas, jak oczywiście będzie sukcesywnie podnosił swoje umiejętności, ten jego średnie się zwiększą, czyli zabieramy mu wtedy ten jeden dodatkowy ruch, potem drugi dodatkowy ruch mu zabieramy, trzeci, aż w końcu dojdzie, że będzie grał w formułę standard, tak jak teraz Arek i Adam grają, gdzie nie mają żadnego dodatkowego ruchu i on potem będzie grał już tylko w standard, te dodatkowe ruchy już mu nie będą przypisane, nawet jak będzie rywalizował w turniejach, gdzie będą wszyscy zawodnicy, on już tych handicapów nie ma. Handicapy będą mieli tylko ci, którzy faktycznie mają te średnie gorsze. No i przejdzie w turnieje w standard. Stopniowo będzie też rywalizował w turnieje potem pro, w których na początku no nie będzie miał szansy za bardzo, tak? I cały proces rozwoju kariery będzie można sobie śledzić na właśnie platformie www.formułab135.com. Do czego zachęcamy bardzo. I do czego też zmierzamy, tak? Czyli no, wprowadzenie zaawansowanych statystyk, śledzenie swojego rozwoju, czy też planujemy tutaj może konsultacje z ekspertami na temat swoich po prostu umiejętności, co trzeba byłoby poprawić. No, plany są ogromne i... Dodatkowo też będziemy wam fundować wszelkiego rodzaju newsy i relacje z turniejów ze świata, tak? No to będzie całkowicie platforma poświęcona bilardowi, na której znajdziecie tak harmonogramy, jakie będą turnieje, nie tylko z formuły, ale z całego świata. Newsy, tutaj jakby konsultacje, tak? Treningi, statystyki. No po prostu no, kombajn, jeśli czat, chodzi o czat taki... między zawodnikami, tak? Tak. Ogólnodostępny. Mamy nadzieję, że to co robimy przypadnie wam do gustu tak naprawdę i zobaczycie, że to ma dalszy cel, jeśli chodzi o rozwój gry w bilard. Ta formuła tak naprawdę ma pomóc każdej dziedzinie dotyczącej bilarda i mamy plany, żeby to tak naprawdę nastąpiło jak najszybciej. No, w momencie, kiedy już oglądacie ten filmik, na pewno już będziecie mogli zobaczyć już wiele zmian, jeśli jesteście cały czas tutaj na naszej platformie. No.
też będzie świetnym Radku motywatorem to, że jakby do grania w bilardo, że nie wystarczy sobie, że na przykład ktoś kupi sobie stół do domu i zaczął sobie grać, no i po kilku miesiącach jest stół odwiedzany raz na No miejsce. Oczywiście, ile razy jest tak, że przychodzimy do klubu i nie wiemy co zrobić, co tu, co teraz zagrać, jakie ćwiczenie czy coś, ale nudno, nie? A tak podłączamy się do komputera, tak, do kamerki, patrzymy kto jest online, o tu jest ten zawodnik, albo nawet jakiś nieznajomy tak naprawdę, no, wysyłacie mu po prostu. Albo nawet samemu ze sobą, czyli po prostu rodzaj treningu. To. Oczywiście można też samemu, ale jak wiemy rywalizacja z kimś na pewno jest żywsza, ale powiedzmy, że faktycznie ktoś chce sam, to sam ze sobą gramy, statystyki są prowadzone i no, ten trening no, ma większy sens. Jak ktoś trenował z trenerem, to wie, że no, zawsze ma to jakieś No i pojawia się większe... jeszcze kwestia taka, że ktoś mówi sobie gram, program, nie ma żadnej motywacji, ale my wyjdziemy do temu naprzeciw i stworzymy będzie tak, że będą turnieje dedykowane właśnie danej kategorii, że nikt się nie poczuje jakby ominięty. No oraz myślę, że po prostu też stworzymy opcję, że niektóre kluby, czy ogólnie, będziecie mogli sobie tworzyć własne turnieje. No taki jest plan, tak. Ja już tobie, Arku, wcześniej zaznaczyłem 11. Powiedz mi tylko, czy rozbiłeś prawidłowo, czy puste? Puste, a z ręki, czy z kija? No z ręki, to znaczy z kija. Z kija, bo się rozgadaliśmy, czyli 120 punktów. Obliczamy, tak, do protokołu, zatwierdzamy. Łączymy się z Adamem. Gdzie tu jest Adam? Decydujące podejście. Może być to decydujące. Zobaczymy, podchodzi Adam do rozbicia. I rozbicie. No, prawie pełne, ale jednak puste. Jednak puste, czyli w tym momencie już wiemy, że Arek zwyciężył ten mecz. Pytanie jest, czy zwyciężył go 3-1, czy zwyciężył go 3-0. Teraz Adam zobaczy. Czy honorowego gola strzeli Adam. Czy Adam tutaj pochwali nam się teraz breakiem 120, który da mu zwycięstwo, nie zwycięstwo, to da mu punkt za tego frame'a. Ten punkt też dostanie Arek i wtedy mamy 3-1, a Adam teraz po prostu walczy o to, żeby mieć lepszą średnią, która przy turniejach spowoduje, że no, będzie on na przykład z automatu wpisany do tego turnieju, jeżeli będzie oczywiście zainteresowany. Albo też będzie rozstawiony i zacznie grę w tym turnieju na przykład od trzeciej rundy, a nie od pierwszej, gdzie będą grali zawodnicy z niższymi średnimi. No tak, oczywiście zawodnik, jeśli nie ma ochoty kontynuować, może. Tak, dajemy taką możliwość. Tak, tak. To nie jest tak, że... Bo wiemy często, że jeśli no, przegrałeś, to już nie ma tej chęci, motywacji do gry. Szukam tutaj bile, które już zostały wbite. Ale myślę, że spokojnie możemy poczekać do końca. Oj, no i niestety pomyłka. Nie mamy piątki. No dobrze, Adamie, to poprosimy teraz o bile, które powbijałeś, żebyś nam do dolnej bandy je, że tak powiem, przytoczył. Mamy jedynkę, trójkę. Tam widzę. 8, 9, 8 mam zaznaczone, 9 mam, 6 zaznaczamy, 8, 2, 4, 5 i 4. I 4 jeszcze, tak? Zaznaczamy 4, ok. Mamy wszystkie. W tym momencie Arek zwycięża wynikiem 3-0. Łączymy się z chłopakami. Poprosilibyśmy was jeszcze do kamer, tak? Dziękujemy wam za pokazowy meczyk Formułę B1-3-5 Standard. Mamy nadzieję, że widzowie zrozumieli dokładnie, o co chodzi w tej grze. Mieliśmy też breaka maksymalnego nie mieliśmy, ale mieliśmy też z rozbiciem prawidłowym. Tak naprawdę na 6 rozbić w sumie mieliśmy jedno rozbicie prawidłowe, ale Arek tu je ładnie wykorzystał i zdobył 130 punktów. Arek zczyścił w ogóle wszystkie bile za każdym razem, czyli bardzo dobry wynik. Jedynie 2 razy puste rozbicie.
u Adama nieco tam w dwóch rozbiciach się nie poukładało, jednak w jednym skończyłeś wszystko i to też przy rozbiciu z faulem, które no fajnie w sumie, że tak naprawdę widzowie widzieli, jak to wygląda, że przy rozbiciu z faulem, gdy się wbije wszystkie bile, to jest 105 punktów, a nie 120. Wiem, że oczywiście celowo to zrobiłeś, żeby po prostu pokazać. Tak. Mam nadzieję, że podobała się wam ta rozgrywka i że będziemy was widzieć w następnych meczach, jakichś turniejowych bądź też treningowych. Do czego bardzo, bardzo z Dawidem tutaj na pewno namawiamy. No i w sumie, czy chcielibyście coś powiedzieć, tak? Damy im głos od siebie. Może zaczniemy od Adama. Mamy Adama, łączymy się z Adamem. Co sądzisz o tej grze Formuła B1-3-5 Standard? No na pewno mniej jest miejsce na błąd niż w Formule Pro. Tak jak każdy odmianie, myślę, że tutaj nawet troszkę więcej rozbicie odgrywa rolę. A jeżeli tam jakieś stajki są, to ten jeden błąd czasami to za mało. Ale no, każdy układ tak naprawdę jest do skończenia, tylko trzeba wpaść na pomysł. No spoko, dobrze. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiłeś. Widzę tu małe zmęczenie poturniejowe, jeśli chodzi o turniej Formuła B1-3-5 Pro, albo nie będziemy dociekać, czemu jesteś zmęczony trochę. Może też trochę przez to, że ci się nie układało w sumie na tym stole, ale było widać, Adamie, że trochę jesteś poza stołem jakby, nie? W tym meczu. Tak, powiem szczerze. Nie byłem skoncentrowany. No, tak, widać, że ten mecz był po prostu, no nie był meczem takim turniejowym, gdzie musiałeś na 100% zagrać, tylko no wiedziałeś, że to jest pokazowy i tak nie do końca, no nie do końca ci ale zależało. Ale też tak za kulisami powiem, że Adam powiedział, że może być za prosta ta odmiana też, nie? No, i jednak tutaj faktycznie nagle się okazuje, że błędy się pojawiają, tak? No, nie, jedna setka i dwa razy po 31, nie? No, ale spoko, Adamie, dzięki bardzo za meczyk. Łączymy się z Arkiem. No, Arek tutaj król po prostu stoi na tym przy tym stole. Spoko, Arku. No to teraz czekamy na twoje odczucia, jeśli chodzi o granie w Formułę B1-3-5 Standard. No, przede wszystkim grało się naprawdę przyjemnie. I też, no, tak, jest o tyle ciekawe, że, no, relaksująca była. No wiadomo, to rozbicie jest bardzo ważne, bo jednak Arku, wiesz, to są bardzo duże zakłócenia. Nie wiem, czy to jest mikrofon idzie z kamery, czy idzie z laptopa? Może z laptopa w sumie. Nie wiem. No spoko, nie no słuchaj, no ogólnie pozytywne słyszę wrażenia, tak? W sensie, że jest to taka forma w sumie dla ciebie jako zawodnika. Słucham? Marku? Chciałem dodać jedną rzecz. No to mów, no. Dawaj. Że co prawda liczy się po numerach i jest ta dowolność, ale właśnie czasem ta dowolność może zgubić, bo kiedy mamy za dużo bil do wyboru, tak jak 14, no to można się czasem zamotać, przekombinować i to jest to właśnie zagrożenie. Ale widzę, że ty tutaj wszystko rozplanowałeś. No jesteś zdecydowanie według mnie zawodnikiem no pro, który po prostu dla ciebie to była buka z masłem, ale powiem ci taki pszczyczek w nos, że 135 punktów nie widziałem od ciebie, więc liczę, że jeszcze zobaczę. No ja jestem pewien, że zobaczymy. No jestem pewien, że zobaczymy, ale no tutaj też widzimy, że tak naprawdę zawodnicy, którzy powiedzmy w tym pro nie do końca by sobie poradzili, to raczej w ten standard skończą ten układ i sobie spokojnie mogą liczyć na te 135 nawet częste. Także zachęcamy do grania wszystkich, bo tutaj tak trochę równają nam się szanse. Nie? Trochę, każda gra trochę odsłania inne właśnie takie oblicze. Właśnie jak ciekawy tutaj Arek wspomniał, że tutaj ta dowolność może zgubić i może właśnie tu jest jeszcze ten element panowania nad swoim właśnie jakby no właśnie rozstanem jakby rozplanowania tego, żeby właśnie nie poczuć się zbyt właśnie arogancko do tego, że jest w sumie nie trzeba po kolei, no to mogę sobie wbijać jak chcę, nie? I później ktoś się właśnie zamota i no generalnie no wiemy o co chodzi. Tak, tak zobaczymy teraz, na pewno zobaczymy dużą zaletę tej gry, gdy zawodnicy będą na
powiedzmy trochę niższym poziomie. Nie? I tutaj będą kombinować tak naprawdę, gdzie są te połówki, tak? Że może zacznę od tych połówek, gdzieś tu sobie utworzę układ na to, żeby wbić tak naprawdę z trzy połówki i zobaczymy co dalej, tak? Bo zdobędzie więcej punktów, bo te połówki, no wiadomo, że mają wyższe numery, tak? To one są bardziej punktowane. No i na pewno też zawodnicy już od początku będą widzieli tutaj, bo to jest tak naprawdę też przesłanie tej gry, że rozbicie ma ogromne znaczenie, jak w każdej grze w bilard, tak? Więc tutaj też zachęcamy do trenowania rozbić. Może nawet poświęcimy jakąś specjalną, dedykowaną część, taką jakby zasad właśnie, w sensie, żeby jak lepiej rozbijać, może też przygotujemy takie... Zobaczymy. No naprawdę już za dużo chyba jest tych rzeczy, które mamy przygotować, ale sukcesywnie będziemy je, że tak powiem, tak. Dziękujemy Państwu wykonywać serdecznie. I z Wami dzielić się naszymi, że tak powiem, pracami. Tak. Dajcie znać, co myślicie o tej formule i po prostu do zobaczenia wkrótce. Tak, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.